Cześć, witajcie z tej strony Grid79. Dzisiaj porozmawiamy sobie troszeczkę o naszych egzopojazdach. Czy warto je ulepszać i dlaczego tak? Pobawimy się trochę ulepszeniami, poszukamy tych najlepszych. Zobaczymy, co tu nam najbardziej będzie pasowało. Generalnie w dzisiejszym odcinku omówimy cztery naziemne pojazdy plus Nautiliona. Mecha sobie zostawimy na osobny odcinek, ponieważ raz, że są jakby jego dwie opcje, dwa tych ulepszeń też jest dużo więcej. Dodatkowo być może uda mi się wywołać misję na niego na drugim save'ie, więc omówiłbym to w trakcie misji. No zobaczymy. No ale do rzeczy. Egzopojazd. Dostajemy go w takim stanie, z silnikiem i dopalaczem, bez żadnych dodatków, bez niczego. Tak naprawdę podstawowa wersja no się wlecze delikatnie szybciej niż my byśmy biegli. No, no jest słabiutki. Nawet jeżeli weźmiemy, odpalimy dopalacz, to jest to tak krótki zryw, że chyba mało kto zawraca sobie nim głowę. I teraz tak, co do dodatków. Generalnie wszystkie cztery pojazdy. Tak, pielgrzym, nomada, kolos i uciekła mi nazwa. I wędrowiec. Przepraszam. I wędrowiec bazują na tych samych dodatkach, także tutaj akurat nie musimy się jakoś specjalnie martwić. I co warto? Warto szybko zainwestować w technologie, które możemy zbudować oczywiście na nim. Na anomalii możemy kupić radary, skanery, radary, no w sumie jedno i to samo. Lasery wydobywcze, lasery obronne nazwijmy to, ponieważ no nie przypadam za walką o egzopojazdami. Wyjątkiem tutaj jest Minotaur, ale no, tak jak mówiłem o Minotaurze w osobnym odcinku. Ochrony środowiskowe też bardzo przydatne, jeśli chodzi o egzopojazdy, ponieważ potrafią nam uratować tyłek na jakichś niebezpiecznych planetach, przynajmniej z początku, gdzie jest ciężko. No dobrze, ale zacznijmy montować. Ja, jak widzicie, tutaj ulepszenia już mam. Pokażę wam też plansze z ulepszeniami. Jakie najwyższe można zdobyć, no i jakie zdobyłem ja. Radar egzopojazdu, który właśnie zamontowaliśmy. Bardzo przydatna sprawa do wyszukiwania posterunków handlowych, magazynów, kapsuł desantowych, opuszczonych obiektów, ruin czy obiektów obcych. Także nie musimy kupować map, po prostu skanujemy z egzopojazdu. No.
zajebista sprawa. Inwestujemy raz i nie musimy wydawać później u handlarza mapami. Ochrony środowiskowe, no tutaj mówi chyba samo za siebie, nie muszę tłumaczyć. W zależności od tego, na jakiej planecie jesteśmy, taka ochrona będzie nam ratować tyłek. Oczywiście uruchamiają się samoczynnie, także w razie burzy ognia czy lodowej możemy się spokojnie schować w naszym egzopojeździe i jest gitara. Dopalacz. No wiadomo, dopalacze dają nam krótkotrwały zryw. Dzięki temu możemy, powiedzmy, wyskakiwać czy przeskakiwać jakieś rozpadliny. Co mamy dalej? Nie chcę pakietu, zawieszenie driftowego. Układ paliwowy Ikar. Jak widzicie, dzięki niemu silniki się doładowują, nie tracą tyle energii, ile normalnie byśmy zużyli, podróżując bez tego dodatku. Silnik, no tutaj sprawa jest oczywista. Im lepszy, tym mamy mniejsze zużycie paliwa i większą prędkość. W tym wypadku udało mi się trafić najwyższe, czyli 20 i 15. Dalej mamy broń. Oczywiście, jeżeli ktoś lubi walczyć egzopojazdem, czy jest to dla niego bezpieczniejsze, ponieważ jest to jakiś tam w miarę początek gry, ulepszenia. Z tego co pamiętam, szybkostrzelność 11, obrażenia 12 i wydajność mocy uzbrojenia 20. Jest to maksymalnie co można osiągnąć. No, przy 100 sprawdzonych ulepszeniach na tyle udało mi się do tych wyników zbliżyć. Generalnie wszystkie ulepszenia, które mam, sprawdziłem setkę. Dalej już nie szukałem. Przy dopalaczu maksymalnie można uzyskać 70 i 60. No i co? No i laser wydobywczy. Nie jestem pewien, nie sprawdzałem, które są lepsze, które są bardziej wydajne. Czy lasery z multinarzędzia, czy lasery z egzopojazdów. No ale jeżeli ktoś chciałby zbierać egzopojazdem, no to wypadałoby mieć też porządny laser. Tutaj maksymalne, co można było uzyskać, to wydajność 20 i moc lasera 50. I tak jak przy poprzednich, no przy sprawdzeniu 100 nie udało mi się znaleźć wyższego niż mam w tej chwili. Dodatkowo możemy zamontować różne pakiety zawieszenia. Tutaj jest już kwestia tego, co kto woli, jaki sposób jazdy preferuje. Czyli mamy ślizgi, ostre skręty i driftowanie. Weźmy, zamontujmy ślizgi sobie, a co tam? Tak, mam ślizgi czy do driftu? Do driftu mam. Weźmy sobie, zamontujmy ślizgi.
No i po małym doładowaniu zupełnie inaczej już się jeździ. Może zawieszenie do ślizgów nie było najlepszym pomysłem. No ale generalnie założyłem to tylko po to, żeby wam pokazać. Weźmy sobie, załóżmy do ostrych skrętów. Zobaczymy, czy będzie faktycznie jakaś różnica. Dobrze, ciągle nim mota dosyć mocno, nie da się ukryć. Ale jest zdecydowanie bardziej zwrotny niż był wcześniej. Także mówię, tu już co kto lubi. Generalnie, dodatkowo, ustawienia, które mam w danych egzopojazdach, tutaj mamy do driftowania układ, sobie zerkniemy, ustawienia, które mam w egzopojazdach, ustawienia technologii, są ustawieniami optymalnymi. Co by nie mówić, jeśli chodzi o egzopojazdy i poruszanie się nimi, zdecydowanie ten jest moim ulubionym. Nie dość, że jest zwrotny, potrafi podjechać pod pionową ścianę. To dodatkowo możemy spokojnie nim latać także nad wodą. Jeżeli przeszukuję planety, nie wiem, poszukuję farm nanitów, czy po prostu chcę sobie pozwiedzać, jest to mój wybór numer jeden. Generalnie nie ma terenu, na który byście nie wjechali nomadem. No, po wulkanach nie próbowałem jeździć, ale tego raczej nie polecam. Jeśli chodzi o wędrowca, jego ustawienie wygląda to w ten sposób. Mam tu zamontowane generalnie wszystkie zawieszenia. Bo miałem miejsce. Nomad generalnie jest dość fajny też, ale no nie wjedziecie nim na wodę, nie? No i ostatni z dzisiaj omawianych egzopojazdów. Kolos. No, ogromna przestrzeń magazynowa, największa ze wszystkich, najwięcej miejsca także w technologii. Może i najwolniejszy, ale tak naprawdę
Jeżeli ktoś chce zbierać surowce, to jest pojazd dla niego. Po prostu jeździmy i kosimy jak leci. Ostatnio jeden z was na grupie na Facebooku wrzucił filmik, jak kolosem podjeżdża pod pionową ścianę. No nie ukrywam, że sam tego nie próbowałem, ale widziałem na własne oczy, więc kolos też sporo potrafi. Co, jeszcze kilka słów o samych slotach. Weźmy się, przełączmy. Niestety na chwilę obecną nie mamy możliwości rozwijać naszych egzopojazdów. Jak widzicie, nie mają nawet klasy. Nie możemy dokupować miejsca technologii, czy nawet miejsca w ekwipunku. Tak samo, no z jednej strony się nie da, a z drugiej, jeżeli ktoś by próbował, wszystkie egzopojazdy wyglądają identycznie. Znaczy się, mają identycznie rozstawione miejsca technologii i sloty na ładunek, także nie wylosujecie czegoś innego. To samo tyczy się Minotaura. Także musimy pracować nad tym, co dostaliśmy. Tutaj nie ma wyboru, nie ma poszukiwań, tak jak powiedzmy ze statkami. Osobnym egzopojazdem, który ma inną technologię niż pojazdy, które umówiliśmy w tej chwili, jest Humboldt. Szybko skoczymy do mojej bazy. Przy wodzie, gdzie go mam, i na szybciutko go sobie umówimy. Jest to króciutka sprawa, bo tak naprawdę tylko dwa ulepszenia. Normalnie ma Humboldt. Znaczy się, dwa ulepszenia technologii, może w ten sposób. Oczywiście, jako że jest to pojazd podwodny, musimy go wybudować gdzieś w wodzie. Płytkiej, ale w wodzie. Nieulepszony jest naprawdę tragicznie wolny. Jeżeli go ulepszymy, jest trochę lepiej. Nie jest może jakoś bardzo dobrze, ale jest lepiej. Do zbierania pod wodą w sumie fajna sprawa, jeżeli ktoś nie chce się martwić. Co to za meduzy? Jeżeli ktoś nie chce się martwić o tlen. Demet, to mnie atakuje. Spadamy stąd. Pierwszy raz je spotkałem. No ale dobrze, przejdźmy do omówienia. Jak widzicie, technologii tutaj co kot nam płakał. Sonar może nam wykryć zatopione statki gwiezdne, rozbite frachtowce, zatopione budynki, ewentualnie zalane ruiny. Było to przydatne podczas którejś misji, pamiętam. Nie wiem, czy to była ekspedycja, czy misja teraz.
No ale wróćmy. Jak widzicie, Humboldt jest Humboldt, przepraszam, Nautilion oczywiście. Myli mnie nazwa, ponieważ tutaj na przykład się nazywa napęd Humboldta. Jest potraktowany bardzo po macoszemu, no. Dodatków ma tyle, co kot napłakał. Z drugiej strony może to i dobrze, bo jest mniej szukania. Także silniki. To jest maksimum, co znalazłem. 30, 30 i 12 chyba. Albo 11 maksymalna prędkość, nie jestem pewien. Będzie na screenie, który wam tu wrzucę. Jeśli chodzi o broń, 10-12, nic większego też nie znalazłem. Tak samo zresztą jak przy poprzednich egzopojazdach sprawdzałem 100 ulepszeń z każdego rodzaju i są to najwyższe wartości, na jakie trafiłem. Tutaj nawet nie ma co za dużo o nim mówić, po prostu ulepszamy silniki, ulepszamy działko, laser. Nie szukajcie ulepszeń, ponieważ nie ma. Przynajmniej na razie nie ma. Co jest dość ważną sprawą, oczywiście układ paliwowy Ikar. Jest to jedyna wspólna technologia tak naprawdę z pozostałą czwórką egzopojazdów. Jest to układ, który ładuje silniki naszego Nautiliona. Jeżeli zbraknie wam ogniw paliwowych, zawsze wystarczy troszeczkę poczekać i się podratujecie, będziecie mogli wrócić do domu. Aczkolwiek wydaje mi się, że dobrze jest mieć zapas, żeby się nie obudzić z ręką w nocniku. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o egzopojazdy, to by było na tyle. Przynajmniej te podstawowe, ponieważ Minotaur jest ciut bardziej złożony, omówimy go sobie w kolejnym filmie. Dodatkowych rzeczy, no możemy modyfikować nasze pojazdy, tak, żeby jakoś spersonalizować je, ale czy jest to jakoś very super, bardzo potrzebne. Aczkolwiek, no nie ukrywam, że miły akcent, nie? No i to by było na tyle, jeśli chodzi o nasze egzopojazdy. Jeżeli uda mi się wywołać misję z Minotaurem, zrobię odcinek, jak ją przejść całą po kolei. Jeżeli nie, po prostu omówimy sobie jego dwa rodzaje. Wezmę Minotaura z któregoś ze swoich save'ów z ekspedycji, gdzie nie mam ich jeszcze ulepszonych. Plus te, później tego z save'a głównego, już ulepszonego. I po kolei sobie omówimy każdą technologię. No dobra, bo żegnam się już chyba od pół godziny. Także dzięki śliczne za oglądanie.
Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie.